Dzisiejsze spotkanie stwarza moim zdaniem okazję do refleksji nad polskim dziedzictwem kulturowym poza krajem. Chcę zatem z całą mocą podkreślić nieocenioną rolę, jaką od przeszło ćwierćwiecza odgrywa aktywna działalność organizacji trzeciego sektora, fundacji, towarzystw, związków wyznaniowych. Podpisał Jarosław Sellin, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękuję. Ta gala gromadzi osoby, z którymi współpracujemy, z których pomocy korzystamy. Osoby, którym ochrona dziedzictwa dawnej Rzeczypospolitej jest bliska. Gdy 5 lat temu zakładaliśmy fundację wspólnie z Pawłem Wilskim, myśleliśmy o tym, żeby stworzyć sprawne narzędzie do organizacji prac konserwatorskich. Nie spodziewaliśmy się, że ta skala tych działań będzie z czasem stanie się tak duża. Rok 2017 był dla naszej fundacji rokiem, możemy śmiało powiedzieć, przełomowym. Oprócz realizacji wielu olbrzymich w skali projektów, takich jak zamknięcie ważnego etapu w Kolegiacie Świętej Trójcy w Ołyce, czy kolejnego etapu konserwacji w Kolegiacie Świętego Wawrzyńca w Żółkwi, czy rekordowej liczby nagrobków na cmentarzu Łuczakowskim, projekt, w który jesteśmy związani od 2015 roku, czyli renowacja cmentarza żydowskiego przy ulicy Okopowej w Warszawie, zyskał rzecz do tej pory w Polsce niespotykaną, stałe finansowanie, fundusz endowmentowy w wysokości 100 milionów złotych, które o zyski z którego będą rokrocznie inwestowane w renowację tego cmentarza. Fundusz sam pozostanie nienaruszony, natomiast nasza fundacja będzie odpowiedzialna zarówno za inwestowanie środków, jak i wydatkowanie na konserwację zysków z tych środków inwestowania. Cmentarz żydowski w Warszawie jest jednym z najważniejszych pomników dziedzictwa kulturowego Żydów w Polsce. Bardzo bym chciał, aby w możliwie najkrótszym czasie cmentarz odzyskiwał blask, podobnie jak inne pamiątki Żydów w Warszawie i także inne pamiątki wspólnego dziedzictwa kulturowego w Polsce. Gminy Żydowskie Warszawy i Fundacja. To jest dobre ludźmi, my chcemy robić coś dobrze razem, uratować pamięć o warszawskich Żydów, który służył Polska. Najważniejszym wyzwaniem to jest to, żebyśmy zachowali nasze dziedzictwo. Zabytki ruchome można by przywieźć, ale zabytków nieruchomych nie ściągniemy. One tam są, one tam muszą być i świadczyć o poprzednich naszych pokoleniach. Przede wszystkim jest mi bardzo miło, dlatego że jest to ogromne wyróżnienie. I jest to również dowód na to, że wspólne zaangażowanie konserwatora i fundacji motywuje to do dalszych prac, dalszych działań. Myślę, że to jest ważny dzień nie tylko dla Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, to jest ważny dzień też dla wszystkich stowarzyszeń, fundacji, instytucji w ogóle zajmujących się dziedzictwem. Gdy spojrzymy na przykład, tak jak dzisiaj, oglądaliśmy ten film dokumentalny i gdy widzimy, ile jeszcze zostało do zrobienia na cmentarzach zwłaszcza, to cały czas jesteśmy na początku drogi. Як свідок великої і дуже важливої роботи, яку здійснює фундація, Міністерство культури і загалом уряд Польщі в Україні, в культурній площині, свідчити про те, що це дуже важлива робота, вкрай потрібна, як для тих, хто живе тепер, для тих, хто буде жити в майбутньому. Організації позарządowe pełnią niezwykle ważną rolę, dlatego że to jest społeczna wrażliwość na dziedzictwo kulturowe, na ochronę zabytków i tak naprawdę dzięki tej wrażliwości bardzo często udaje się zabytki uratować.